Witam wszystkich Państwa na kolejnym wykładzie uniwersyteckim i dzisiaj naszym wykładowcą jest pan dr Grzegorz Majcherek, który przybył wprost z Aleksandrii, gdzie jest akurat plus 28 w tej chwili, także mam nadzieję, że tu uda mu się dość szybko zaadaptować do tutejszych warunków. Pan dr Majcherek jest członkiem tego naszego uniwersytetu na wygnaniu w Egipcie, gdzie mamy dość silną kolonię, którą kieruje obecny tu profesor Gawlikowski w naszej stacji archeologicznej w Kairze i jest członkiem zespołu, który pracuje w Egipcie, w Aleksandrii. Ale Egipt to nie tylko Aleksandria, tam mamy ogromną masę bardzo ważnych stanowisk, bardzo wielkich odkryć. Polacy rekonstruowali mnóstwo zabytków, zarówno z starożytnego Egiptu, ten główny to świątynia Hatshepsut, dalej meczety w Kairze, bardzo stare też. Obecny tu profesor Daszewski pracował w innej części Egiptu, chyba tak bliżej Libii, gdzie całe miasto odkryto starożytne. Niemniej, w każdym razie te badania egipskie, tak jak i badania prowadzone przez naszych archeologów praktycznie już wszędzie na świecie, chyba w Chinach żeśmy nie pracowali, ale poza Chinami i Japonią to chyba, bo i Ameryka Południowa i Azja i właśnie kontynent afrykański, oczywiście Europa, wszędzie nasi archeolodzy pracują i czasem, na szczęście często, nie rzadko, zdarza się, że właśnie gazety i polskie, i zagraniczne przynoszą tytuły takie jak właśnie Gazeta Wyborcza z 18 maja 2004, wielkie odkrycie polskich archeologów i czytam tu, że najstarszy na świecie uniwersytet odkopała w Aleksandrii polsko-egipska misja archeologiczna. Stąd właśnie obecny tutaj nasz gość, który jest głównym autorem tego odkrycia, pan dr Majcherek, który w Egipcie spędził już bardzo wiele lat, spędził trochę dzięki mnie, nie, bo znalazłem w kadrach takie pismo datowane z 91 roku, kiedy ja byłem prorektorem do spraw finansowych i napisał do mnie profesor Michał Gawlikowski, że pan Majcherek nigdy dotychczas nie był zatrudniony, nie ma w Polsce prawa do ubezpieczalni, ani nawet zasiłku. Uważam, że konieczne ze względu na dobro naszych prac w Egipcie, jak również ze względów humanitarnych, uregulowanie sytuacji zawodowej pana Majcherka. I na tym piśmie jest napisane zgoda w nawiasie wyjątkowo i mój podpis. Ja myślę, że właśnie te względy humanitarne, o których pan profesor Gawlikowski pisał, skłoniły mnie do pozytywnej opinii na tym piśmie i stąd pan dr Majcherek tam znalazł się w Egipcie i w Aleksandrii i już później nie wyjeżdżał. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że Aleksandria jest bardzo ważnym miejscem z punktu widzenia historii. Wiąże się z wielkimi osobami, z wielkimi budowlami, ze słynną Biblioteką Aleksandryjską, z Aleksandrem Macedońskim, z Latarnią Morską, o ile pamiętam, czyli jednym z cudów świata. W każdym razie jest to takie miejsce na ziemi, które się bardzo mocno na tym świecie zaważyło i odcisnęło piętno na naszej historii. Ja tak zawsze też myślę, że ponieważ ten najstarszy uniwersytet, o którym pan
doktor Majcharek będzie mówił, jest odkryty przez nas, przez zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego, że praktycznie możemy uznać to jako cząstkę również naszej przeszłości i przesunąć początek założenia Uniwersytetu Warszawskiego na termin dawniejszy niż założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także tym sposobem ostatni powód do dumy Uniwersytetu Jagiellońskiego zniknie. Także panie doktorze, zapraszam do wykładu. Bardzo proszę. Panie Wicencjo, chciałbym przede wszystkim podziękować za wyjątkowo humanitarne potraktowanie mojej osoby w przeszłości. Dzięki temu mogę tu stać. Panie rektorze, szanowni państwo, niewiele jest na świecie miast, które w podobnym co Aleksandria stopniu kształtowałyby naszą zbiorową wyobraźnię. Jednocześnie niewiele jest miast, w których dziejach tak trudno byłoby oddzielić rzeczywistość od mitu. Otóż założone przez Aleksandra Wielkiego miasto zrobiło błyskawiczną karierę. W przeciągu zaledwie kilku pokoleń stało się wielką metropolią, niemalże stolicą ówczesnego świata, a jednocześnie centrum życia nie tylko politycznego, ale co dla nas daleko bardziej ważniejsze, przynajmniej dzisiaj, również kulturalnego i naukowego. Otóż według zamierzeń założyciela miała być Aleksandria miastem idealnym. Proszę sobie wyobrazić, że literatura antyczna pełna jest entuzjastycznych opisów relacjonujących jej urbanistyczny rozmach, szerokie ulice, przepych pałaców, świątyń oraz innych osobliwości. A tych osobliwości było całkiem sporo. Więc przede wszystkim wielki port, największy w świecie starożytnym, cała dzielnica królewska, grób Aleksandra, no i wreszcie latarnia morska na wyspie Faros, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Musimy pamiętać, że sławę miasta ugruntowały jednak wcale nie te budowle, które wymieniłem i jedną z nich, którą oglądamy, ale zupełnie wyjątkowa instytucja, jaką było muzeum i towarzysząca mu biblioteka, zresztą tak nierozerwalnie ze sobą związane, że często traktuje się je niemalże wymiennie. Muzeum, owo Bractwo Muz, opiekunek wiedzy i sztuki, było zjawiskiem bez precedensu w historii. Był to odpowiednik współczesnego wielkiego centrum badawczego, a może nawet Akademii Nauk, skupiający wybitnych uczonych, a więc zatem filozofów, matematyków, astronomów, prawników, lekarzy, którzy to uczeni dzięki wyjątkowo szczodremu królewskiemu patronatowi mogli w zasadzie bez reszty, wolni od materialnych trosk, mogli bez reszty oddawać się nauce. Uprzywilejowany status tych członków muzeum prowokował zresztą bardzo często złośliwe komentarze. Otóż pewien Ateńczyk pozwolił sobie na wyjątkowo zjadliwą uwagę o owych, cytuję, książkowych molach oddających się nieprzerwanym dyskusjom w tym kurniku mus. Ale proszę państwa, nauka aleksandryjska potrafi obronić się sama. Otóż lista luminarzy nauki z kręgu muzeum jest bardzo długa i oprócz wymienionych na tym pomniku, który przed chwilą widzieliśmy, obejmuje również szereg nazwisk bardziej nam wszystkim znanych i bliskich, takich jak na przykład Euklides czy Archimedes. W obecnym świecie oszałamiających technologii, które wszyscy doskonale znamy, często ulegamy pokusie traktowania z pewną wyższością osiągnięć starożytnej nauki. Otóż nic bardziej błędnego. Musimy bowiem wiedzieć, że myślę, że wszyscy o tym wiemy. Gmach współczesnej nauki stoi bowiem na fundamentach, które liczą sobie już kilkadziesiątków stuleci. Otóż na przykład matematyczne oznaczenie długości i szerokości geograficznej, czyli innymi słowy siatka równoleżników i południków, to z czym spotykamy się choćby na co dzień na każdej mapie w Atlasie, pomiary globu ziemskiego, koncepcja systemu heliocentrycznego, którą później rozwinął Kopernik, nawet wyznaczenie liczby pi, czy wreszcie obowiązujące do dziś zasady matematycznej dedukcji, które tak świetnie wykorzystał Albert Einstein. Otóż wszystko to zawdzięczamy Aleksandrii. Ów naukowy eksperyment aleksandryjski z jednej strony symbolizuje coś, co możemy nazwać idealnym aliansem między państwowym mecenatem a nauką. Zresztą w tym momencie
Nie sposób uwolnić się od refleksji, że w czasach współczesnych polityka państwowa daleka jest jeszcze w tym względzie od ideału, który prezentuje świat starożytny. Ale wróćmy na chwilę do biblioteki. Otóż biblioteka, która była koniecznym instrumentem pracy uczonych i nawet, można powiedzieć, fundamentem ich naukowych osiągnięć, powstała trochę jako przejaw królewskiej próżności, który w zamyśle fundatorów miał być jeszcze jednym dowodem, symbolem wspaniałości dynastii. Ponieważ nigdy przedtem w historii nie zebrano w jednym miejscu praktycznie całego istniejącego wówczas dorobku literackiego i naukowego, zawartego w księgozbiorze, który według różnych przekazów miał liczyć od 400 do 700 tysięcy tytułów. Nawet abstrahując od pewnej przesady w tych relacjach i zmniejszając liczbę o jeden rząd wielkości, to i tak dochodzimy do imponującej liczby. Musimy pamiętać, że podobną wielkość księgozbioru biblioteki nowożytne osiągnęły dopiero w XIX wieku, na przykład Biblioteka British Museum. Tym samym wielka biblioteka klasztorna, którą znamy choćby z opisów Umberto Eco z imienia Róży, jest w zasadzie tylko literacką fikcją. Takie biblioteki nigdy nie istniały. Biblioteki klasztorne średniowieczne liczyły więcej niż kilkadziesiąt, najwyżej kilkaset tomów. Otóż, żeby uzmysłowić sobie skalę aleksandryjskiego księgozbioru, wystarczy proste porównanie z Sorboną, dysponującą największą biblioteką w średniowieczu na kontynencie. Otóż z zachowanych do dzisiaj ksiąg inwentarzowych Uniwersytetu Sorbońskiego wynika, że w połowie wieku XIV, na początku wieku XIV, biblioteka ta mogła pochwalić się zaledwie, albo też aż, kolekcją liczącą 1728 tomów. Jak z tego widać, jest to co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset razy mniej niż Biblioteka Aleksandryjska. Proszę Państwa, muzeum jako instytucja naukowa, a tym samym biblioteka, która była jej integralną częścią, były dedykowane dziewięciu córom Mnemozyne, owej opiekunki wszechwiedzącej pamięci. I ten patronat okazał się zresztą prawdziwym błogosławieństwem historii. Otóż proszę sobie wyobrazić, że już pierwsza z brzegu wyszukiwarka internetowa, nie podam jej nazwy, żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę, dostarcza aż 40 tysięcy referencji bibliograficznych do mniejszych lub większych publikacji, artykułów prasowych, nawet książek. Tym samym jest to niewątpliwie paradoks, że Biblioteka Aleksandryjska, nawet długo po swojej zagładzie, ciągle w pewien sposób, w cudzysłowie, wydaje książki. Zresztą ten fenomen moim zdaniem najlepiej chyba oddaje refleksja Borgesa, znanego nam wszystkim argentyńskiego pisarza, intelektualisty i zarazem bibliotekarza, który zawarł ją w jednej z swoich książek, mówiąc, że nawet gdyby Biblioteka Aleksandryjska nigdy nie istniała, to i tak byśmy ją wymyślili. Od samego początku badań wykopaliskowych na terenie miasta, to znaczy od XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku, odnalezienie ruin biblioteki, podobnie jak odnalezienie grobu Aleksandra, było wielkim wyzwaniem dla archeologii. Wyzwaniem, które budziło emocje nie tylko wśród samych badaczy, ale zresztą budzi emocje do dzisiaj, również wśród szerokiej publiczności. Niestety muszę przyznać, jako archeolog, że nauka, którą reprezentuję, pozostała wobec tego wyzwania całkowicie bezradna. Otóż biblioteka została odbudowana w nowym kształcie, a my ciągle nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Gdzie antyczna biblioteka się znajdowała i jakie były jej ostateczne losy? Jak wiemy, istnieje czarna legenda, która za zniszczenie biblioteki obarcza winą bądź Juliusza Cezara, bądź arabskiego zdobywcę miasta, na którego rozkaz podobno księgozbiór miał posłużyć do ogrzewania miejskich łaźni, które ogrzewano w ten sposób przez co najmniej 6 miesięcy. To zresztą jest w pewien pośredni sposób potwierdzenie wielkości księgozbioru. Obydwa te przekazy są jednak, proszę mi wierzyć, zupełnie niewiarygodne i pozbawione jakichkolwiek historycznych podstaw. Cóż wobec tego, wobec mitu, o którym już mówiłem, pozostało z biblioteki? Otóż na pewno nie papirus. Papirusy, których były tysiące. W klimacie, który panuje w Aleksandrii, w wilgotnym aleksandryjskim klimacie, papirusowe zwoje nie mają żadnych szans na przetrwanie. Zatem jedynymi zwojami, które obecnie w Aleksandrii możemy obejrzeć, to są te oto marmurowe zwoje, widoczne przy nodze posągu
rzymskiego oratora wystawionego na galerii we współczesnym Muzeum Grecko-Rzymskim. Dzisiejsza Aleksandria jest znowu wielkim miastem, wielką metropolią, liczącą ponad 5 milionów mieszkańców, ale z pomników dawnej przeszłości pozostały właściwie bardzo nikłe ślady. Przepadł grób Aleksandra, o którym nic nie wiemy. Zniknęły nawet dwa wzniesione niegdyś przez Kleopatrę obeliski, które jeszcze w XIX wieku znajdowały się na nabrzeżu. Obecnie jeden powędrował do Londynu, drugi zdobi nawet Nowy Jork. Zaś na miejscu latarni morskiej Faros wznosi się obecnie średniowieczny fort. Nie jest wcale dziełem przypadku, że na tym oto jednym slajdzie widnieją razem dwa obiekty. Gmach odbudowanej biblioteki w Aleksandrii oraz odkopany przez polskich archeologów teatr. Otóż obydwa te obiekty, które wydawać by się mogło, są w pewien sposób bardzo odległe czasowo, zarówno w czasie, jak i w funkcji, są jednak w pewien symboliczny sposób ze sobą związane. Otóż symbolika ta staje się jaśniejsza, bardziej zrozumiała, w kontekście prostego faktu, że nasze ostatnie odkrycia, które wzbudziły tyle zainteresowania nie tylko w środowisku naukowym, ale i wśród dziennikarzy. Otóż nawet jeżeli te odkrycia nie zbliżają nas wcale do odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdowała się Biblioteka Aleksandryjska, to z całą pewnością odkrywają na nowo życie intelektualne i akademickie starożytnej Aleksandrii. Kontynuując naszą podróż w czasie, przenieśmy się zatem do tej największej w mieście dziury, która jest dziełem archeologów Uniwersytetu Warszawskiego. Badania na tym stanowisku zapoczątkowane w roku 1960 przez profesora Michałowskiego bardzo szybko przerodziły się w bodajże największy projekt archeologiczny i konserwatorski realizowany przez Uniwersytet Warszawski na terenie Egiptu. W tej chwili jesteśmy praktycznie już drugim pokoleniem archeologów, którzy pracują na tym samym stanowisku. Otóż w ciągu tych 40 lat pracy udało nam się odsłonić wielki, jak dotąd jedyny znany archeologom fragment urbanistycznej tkanki miasta. Łatwo sobie zresztą wyobrazić, że tak długotrwałe badania przyniosły tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy znalezisk. A więc ceramikę, odkrywaliśmy tam również rzeźby, a nawet zabytki odnoszące się do nieco późniejszej historii miasta już w okresie arabskim. Ale to wcale nie te znaleziska, pomimo swojej niewątpliwej wartości poznawczej, są głównym plonem naszych wykopalisk. Otóż ten plon stanowią przede wszystkim monumenty architektury. Jest to największy, jedyny jak dotąd praktycznie w Aleksandrii, kompleks późnoantycznych term, który ze względu na skalę możemy nawet nazwać fundacją cesarską. Jest to również pochodząca z tego samego okresu dzielnica mieszkalna, a razem ze sklepami i warsztatami, czy wreszcie zespół rzymskich willi z I-III wieku naszej ery, ozdobiony kolekcją wspaniałych mozaik. Zresztą jeden z takich zespołów mozaik po odpowiednich zabiegach konserwatorskich został całkiem niedawno odsłonięty i przekazany, udostępniony publiczności najbardziej znanym monumentem w naszym stanowisku, tym, od którym zaczęliśmy naszą wycieczkę, jest jednak bez wątpienia teatr. Teatr, który podobnie jak zbudowana niedawno biblioteka, pełni już w tej chwili swego rodzaju rolę wizytówki miasta. Można go spotkać w mieście wszędzie, na billboardach, plakatach, jest reprodukowany dziesiątki razy nawet na kalendarzach. Otóż w tej właśnie partii stanowiska, w pobliżu teatru, w ciągu 2-3 kampanii odsłoniliśmy dobrze zachowany, nawet wyjątkowo dobrze zachowany zespół audytoriów, innymi słowy sal wykładowych, które to odkrycie według zapowiedzi ma być głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Otóż wszystkie z odkrytych przez nas sal położone są w jednym rzędzie, w jednym ciągu. Wzdłuż portyku teatralnego, tak nazwanego dlatego, że przy nim właśnie leży teatr. I który to portyk stanowi rodzaj monumentalnej oprawy dla tego całego ciągu. Wszystkie audytoria są prostokątnymi pomieszczeniami o tej samej orientacji, jak widać z planu, o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Sale są naprawdę niewielkie, znacznie mniejsze od pomieszczenia, w którym się znajdujemy.
ich długość nie przekracza 11-12 metrów, za szerokość zaledwie 5 metrów. Ale pomimo wielkościowych różnic, schemat rozplanowania każdej z tych sal jest w zasadzie identyczny. Otóż wszystkie z nich mają wejścia od strony portyku, które prowadzą do wnętrza, do czegoś najpierw, do czegoś w rodzaju westybulu, także osoba wchodząca nie wchodzi wprost do sali wykładowej, tylko najpierw do tego przedsionka. Najważniejszym elementem wyposażenia wnętrz, tej architektonicznej aranżacji w tym wypadku, są oczywiście ławy. Wszystkie te ławy zbudowane są wzdłuż trzech ścian, podobny nieco sposób jak sala, w której się znajdujemy. Ułożone są zazwyczaj w trzech, czterech rzędach, zapewniając miejsce dla powiedzmy 20-30 osób. Niektóre z nich mają układ prostokątny, ale w większości przypadków przybierają kształt podkowy, czy też z antyczną terminologią kształt, który nazywamy egzedrą. Jedna z budowli, którą odkopaliśmy w ubiegłym roku, odbiega jednak nieco od tego schematu. Poprzednie dwie przedstawiały właściwie najbardziej rozpowszechnione plany. Otóż ta budowla, chodzi w tym wypadku o różnicę nie tylko w orientacji, ale również rozplanowanie wnętrz. Otóż w tym wypadku w miejscu zwartego ciągu ław, który widzieliśmy poprzednio, mamy tutaj wyraźnie wydzielone dwie wysokie trybuny. Może nie jest to aż tak wyraźne, bo zachowana naprawdę jest jedna, a po drugiej zostały tylko nikłe ślady. Otóż te trybuny położone po przeciwnych stronach pomieszczenia, oprócz tych trybun znajduje się tam również osobna ława we wnętrzu apsydy. I obecność tej ławy zbliża w pewien sposób plan tej budowli do planów znanych nam kościołów. Co oczywiście wcale nie znaczy, że jest to kościół. Z całą pewnością jest to budowla, która stanowi fragment tego wielkiego kompleksu szkolnego. Natomiast być może przeznaczona jest ona nie tyle do wykładów, co pełni raczej funkcję ceremonialną. Elementem, który wyróżnia wszystkie te pomieszczenia, widoczny jest w zasadzie w każdym z nich, są wyraźnie eksponowane miejsca położone po środku owej półkolistej egzedry. Otóż przybierają one różną formę. Od najprostszej, zwykłego kamienia, podniesionego nieco wyżej w stosunku do otaczających go ław, aż po formę bardziej zmonumentalizowaną, niemalże tronu z osobnymi prowadzącymi doń stopniami. Kolejnym znaczącym elementem, również spotykanym właściwie w każdym z tych pomieszczeń, jest ten widoczny niski kamienny piedestał. Znajduje się on zawsze po środku pomieszczenia, naprzeciw głównego eksponowanego miejsca. Najczęściej, tak jak w tym przypadku, jest to zwykły wieloboczny brok kamienny, chociaż w jednym przypadku użyto również marmurowego kapitelu. Otóż obydwa te elementy wydają się być kluczowe do zrozumienia funkcji tych pomieszczeń. To centralne, wyróżnione miejsce przeznaczone jest z całą pewnością dla najważniejszej osoby, która przewodniczyła zgromadzeniu. Skojarzenie z katedrą profesorską, które towarzyszyło nam zresztą od samego początku naszych wykopalisk, wydaje nam się być tu oczywiste. Wystarczy zresztą sięgnąć do zachowanych przekazów historycznych, jak choćby do niezwykle dramatycznego opisu pewnego znakomitego retora starożytności, który wspomina swoje lata swojej edukacji, aby ten obraz stał się bardziej zrozumiały. Otóż cytuję. Profesor jak sędzia zasiada na okazałym tronie. Jego widok napawa wszystkich przerażeniem. Łatwo wybucha gniewem i trudno go obłaskawić. Drżący i pełen strachu student musi wystąpić do przodu i zadeklamować swoją mowę, którą sam ułożył i nauczył się jej na pamięć. Otóż potwierdzeniem opisanych w tym krótkim cytacie realiów, abstrahując oczywiście od traumatycznych przeżyć studentów, są również antyczne źródła ikonograficzne, jak choćby to pochodzące z Rzymu, z IV wieku naszej ery, malowidło przedstawiające profesora w otoczeniu studentów w czasie lekcji anatomii. Nieprzypadkowo zresztą ten sam motyw, najwyraźniej odwołujący się również do realiów, dobrze znanych artyście, został zaadaptowany w sztuce chrześcijańskiej. W licznych przedstawieniach Chrystusa jako nauczyciela, trzymającego zwój papirusowy, Chrystusa jako nauczyciela w otoczeniu uczniów. Idąc dalej tropem podsuniętym przez ów antyczny tekst, możemy się po raz wtóry przyjrzeć, zastanowić chwilę nad owym położonym dokładnie naprzeciw profesorskiej katedry tajemniczym blokiem w podłodze.
Otóż, jeśli nie było to, co jest bardzo wątpliwe, nie był to stolik pod rzutnik, tak jak w naszym wypadku, mógł on jedynie zapewne oznaczać miejsce, z którego studenci deklamowali swoje mowy. Audytoria, które odsłoniliśmy ostatnio, nie są jedynymi tego rodzaju budowlami znalezionymi na naszym stanowisku. Otóż znajdowaliśmy je już w latach 80. Podobnie zresztą jak w przypadku obecnych, jak widać ze zdjęcia, mamy identyczny układ. Mamy zarówno salę półokrągłe z typową egzedrą w środku, jak i salę prostokątną. Otóż interpretacja tych budowli wówczas, 20 lat temu, była bardzo utrudniona. Powody są oczywiste. Brak było analogii archeologicznych do właściwej interpretacji tego znaleziska. Natomiast obecnie, tym razem bogatsi już o pewne doświadczenie i o nowe informacje, wiemy, że zarówno te odkryte wcześniej sale, jak i te, które znaliśmy obecnie, tworzą jeden zwarty kompleks budynków, który obejmuje aż 15 tego rodzaju sal. Przepraszam, nawet 16, ponieważ dokładnie 3 dni temu odsłonialiśmy kolejną salę. Liczba tych sal sięgnie zapewne 20, jak nam się wydaje. Zdołaliśmy bowiem już ustalić położenie kolejnych i mamy zamiar je sukcesywnie eksplorować.